Duże piwo. Szeryfie? Czekamy na ciebie od godziny. Jake zapodział gdzieś strzemiona od nowego siodła. Ma straszny bałagan. To siodło to prezent dla waszego taty. Przyjdziesz na przyjęcie niespodziankę? Jak będziesz o tym wszystkim opowiadał z niespodzianki, nic nie wyjdzie. Powiedziałem najwyżej 30 osobom. Mario, zaczekaj tu. Znajdę pracę, a potem poszukamy pokoju. Tato, może pogram na gitarze? Nie. Kiedyś będziesz grał, ale w sali koncertowej. Na razie ja będę zarabiał. Mogę iść z tobą? Dobrze. Pójdziemy razem. Jak zawsze. Przepraszam, nie znalazłaby się dla mnie jakaś praca? Jestem bardzo robotny. Mogę nosić beczki, myć szklanki. Nie potrzebuję nowych pracowników. Proszę, nie przyjmuję do pracy. Może zatrudni pan gitarzystę? Grasz na gitarze? Mój syn Mario gra. To jest salon, nie szkoła muzyczna. Mój Mario świetnie gra. Jak anioł. Idźcie do kościoła. Do widzenia. Bernie, niech chłopak zagra. Może zrobi się tu przyjemniej. Jeśli chcecie, zagraj, chłopcze. Papa? Jak się nazywasz? Nick Bianchi. Mario. Panowie, Mario Bianchi zagra nam coś na gitarze. Nie słyszałem, żeby ktoś tak grał. Ja też nie. Hey. Zagraj coś normalnego. Albo zapiej jak kogut, to zrozumiemy. To gorsze niż skrzypiące koło. Dajcie mu spokój. Może nie podoba się nam jak gra, bo nie rozumiecie. Mój syn będzie kiedyś wielkim artystą. Najpierw musi przestać tak brzdąkać. A my? Od nas nic nie chcesz? Nie znacie się na muzyce. Znamy się. Prawda? Bonanza. Występują
wielki człowiek. Tato? Twoje pieniądze. Chodź. Nie szukam kłopotów. Odbierz mu ją. Weź ją sobie. Dość tego. Odczep się, Hoss. To tylko zabawa. Oddaj mu gitarę. W tej chwili. Oczywiście. Chcecie jeszcze? Zostaw. Ile jest warta? Nie wiem. Jest bardzo stara. $100? Załatwiona. Hoss? $100, Hoss. Wyczyścisz nas do cna. I dobrze. Nie jesteście zbyt czyści. No już. Wszystko. Wszystko? Tak. Spędzisz noc w areszcie. Wytrzeźwiejesz. Ty też. Proszę usiąść. Pójdziemy. Chcę z panem porozmawiać. W porządku, chłopcze? Jestem Adam Cartwright. To mój brat Hoss. Niech pan kupi chłopcu nową gitarę. W tym dzikim kraju nikt nie rozumie muzyki. Tu wszyscy się tylko biją. Mój brat Adam bardzo lubi muzykę. Umie pan grać? Umiem przygrywać. Pożyczę pańskiemu synowi gitarę, dopóki nie dostanie nowej. Nie możemy się na to zgodzić. Proszę posłuchać. Mam świetny pomysł. Jutro urządzamy przyjęcie urodzinowe. Może jakiś artysta uświetni ten wieczór. To znakomity pomysł. Co pan na to? Mario? Pokażę ci, jak ujeżdżamy Mustangi. To bardzo mili ludzie. Dobrze. Przyjedziemy po was jutro. Wynajmijcie pokój w hotelu. Musimy kupić prezenty. Panie Bianchi, Mario. Bardzo mi się podobało, jak grałeś. Do jutra. Na razie. Kolejny nudny dzień. Jak człowiek pracuje w kuchni, traci apetyt. Że co? Nic się dzisiaj nie wydarzy. Jest 23, prawda? Nie, 22. 23. To ważny dzień. Dzisiaj kończę pracę w kuchni. Po południu wraca z San Francisco Hopsing.
Prawda. Cały czas mi się wydaje, że to znacząca data. 23. Tak, zapomniałbym. Mam z tobą jechać do Stewartów. Porozmawiacie o nowej tamie. Nie możesz sam tego załatwić? Jest tylko jeden Ben Cartwright. Oni chcą rozmawiać z tobą. Osiodłam konie. Mam masę spraw w mieście. Pozdrów Dave'a i Marka. Nie zapomnij odebrać Hopsinga. Tato, muszę pozmywać. Wszystkiego najlepszego, Ben. A gdzie Hopsing? Nie przyjechał. Nie może zostawić chorej siostry. Zaprosiliśmy tłum ludzi na przyjęcie. Będą głodni. Pan Bianchi jest świetnym kucharzem. Pomoże nam. Dziękujemy. To ja dziękuję. Jesteście tacy uprzejmi. Dzień dobry. Jak się masz, chłopcze? Bierzmy się do pracy. Nie miałem okazji tego powiedzieć. Bardzo dziękujemy, że wczoraj nam pan pomógł. Mam nadzieję, że gotuje pan tak samo dobrze, jak Mario gra na gitarze. Co tak ładnie pachnie? Spaghetti. To jest spaghetti? Jak to smakuje? Nigdy nie jadłeś spaghetti? Spróbuj. Proszę. Nabierz mniej i okręć na widelcu. Zakręć. Ale sztuczka. Wygląda dziwnie. Pycha. Odprowadzę konie. Ja to zrobię. Miałeś ciężki dzień. Odpocznij. Patrzcie. Sto lat, Ben. Jak się czujesz o rok starszy? Nie mów, że nie liczysz lat. Przestał liczyć już dawno. Jak skończył 40? Nadal ma 40. Myślałem, że moi synowie nie umieją liczyć. Piękna. Bardzo ładny. Chcecie ze mnie zrobić dandysa? Teraz to. A to od Joe.
Nie wiem, co powiedzieć. Te wspaniałe prezenty. Bardzo wam dziękuję. Najbardziej nie za piękne prezenty, ale za waszą przyjaźń. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem w okolicy. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Usiądźcie wygodnie. Mamy dla was niespodziankę. Panie i panowie, na gitarze klasycznej zagra dla nas Mario Bianchi. Jeśli państwo pozwolą. Prawdziwe przyjęcie. On tam jest? Tak. W fartuchu. Jak służący. Mam pomysł. Nie spodziewałeś się nas, człowieczku. Posłuchaj. Masz nasze $100. Oddasz je nam. Spieszmy się, zaraz tu przyjdzie któryś z Cartwrightów. Nie mam pieniędzy. Hoss dał ci $100. Pan Cartwright zamknął je w sejfie. Kłamiesz. Idzie ten dzieciak. Wpuść go. Papa? Co się stało? Nic. Nie masz się czego bać. Naprawdę? Podoba ci się, jak ten mały gra na gitarze. A gdyby już nigdy nic nie zagrał? Proszę, nie rób tego. Gdzie są pieniądze? W sejfie, przysięgam. Niedługo wrócimy. A ty będziesz miał pieniądze. Jeśli piśniesz słowo Cartwrightom albo szeryfowi, ucierpi nie tylko twój syn. Idziemy. Papa, czy oni naprawdę mogą to zrobić? Nie oddam im pieniędzy. Są dla ciebie na lekcje muzyki. Nie ma się czego bać. Jak tu wrócą, nas nie będzie. Uciekniemy? Tak. Więc boisz się ich? Boję się o ciebie. Mam dość przemocy. Zapomniałeś już, dlaczego wyjechaliśmy z Neapolu i przyjechaliśmy tutaj? Nie zapomniałem. To dobrze. Nigdy o tym nie zapominaj. Uważajcie na drobny druk.
Stewartowie dokładnie wszystko przeczytają. Najpierw umowa, potem kobiety. Będę czytał drobny druk, nie starczy mi czasu na kobiety. Jedź już. Napiję się tej świetnej kawy. Tato, może on zostanie, dopóki nie wróci Hopsing. Smakują ci jego potrawy? O tak. Pogadam z nim. Hoss? Będziesz ujeżdżał konie? Tak. Mogę ci pomóc? Nie chcesz grać? Później pogram. Mogę się przejechać? Możesz. Czy to trudne? Nie. Trzymaj się. Nigdy nie słyszałem takiej pięknej muzyki. Twój syn ma wielki talent, naprawdę. Będzie grał jeszcze lepiej, jak skończy szkołę w Nowym Jorku. Pojedziecie do Nowego Jorku? To daleko. Nie może się uczyć gdzieś bliżej, w San Francisco? Pojedziemy do Nowego Jorku. Zasmakowałem już dzikiego zachodu. Nie chcę, żeby mój syn tak żył. Wszyscy się tu biją. Panuje przemoc. Niepotrzebnie tu przyjechaliśmy. Trzeba do tego przywyknąć. To nie jest miejsce dla chłopca takiego jak Mario. Jak tylko zarobię na bilety, pojedziemy do Nowego Jorku. Mam pomysł. Zostań u nas, dopóki nie wróci Hopsing. Będziesz nam gotował. Hoss uwielbia twoje potrawy. My też. Bardzo nam pomożesz i zarobisz pieniądze na podróż. Mario będzie zadowolony. Podoba mu się tutaj. Będzie mi pomagał w kuchni. Zrobiliśmy dobry interes. Pokażę ci, jak się łapie konia na lasso. Spadłeś kiedyś z konia? Pewnie. Zwłaszcza jak ujeżdżałem mustangi. Chciałbym umieć je ujeżdżać. To trudna sztuka. Chciałbym być silny i nieustraszony, jak ty. Najpierw musisz urosnąć. Mógłbym pracować u twojego taty, tak? A co na to twój tato? Nie mówiłem mu o tym. Porozmawiaj z nim. Daj, zaniosę. Który jest twój? Ten, którego złapię. Świetnie. Jestem z ciebie dumny. Podoba ci się ta praca? Macie tu dużo do roboty. Przykręć. Mario, nie skończyłeś zmywać. Później dokończę. Nie teraz. Hoss na mnie czeka, mamy robotę. Pracujesz tutaj, w kuchni.
Pomagam Josowi, zapytaj go. Proszę. Mario! Przekąśmy coś. Twój tato naprawdę umie gotować, ale nie umie rąbać drewna, ujeżdżać koni, naprawiać wozów, jak ty. Ma inny zawód. Mnie się podoba na ranczu, ale tato chce, żebym był muzykiem. A mama? Mama nie żyje. Przykro mi. Ja też straciłem mamę, jak byłem mały. Jesteśmy do siebie podobni. Tak samo myślimy. Tak. Jakbyśmy byli kolegami. To prawda. Jedz. Mamy dużo pracy, kolego. Nie jesteśmy tu w gościnie, tylko w pracy. A ty nie jesteś dzieckiem. Nie możesz się obijać. Pracuję z Josem. Tylko mu zawadzasz. Nic nie mówi, bo jest miłym człowiekiem. Nieprawda. Jesteśmy kolegami. Nie podnoś głosu. Życie to nie bajka. Wypij mleko i dokończ robotę w kuchni. Mam prawo zostać tym, kim chcę. Jeśli tak się będziesz do mnie odzywał, wyjedziemy natychmiast. Boisz się tych, którzy tu przyszli podczas przyjęcia? Co? Boisz się ich. Mario. Będę taki jak Jos. Nie będę tak jak ty, zmywał i błagał o pracę i pieniądze. Mario. Nieźle jak na kogoś, kto nie cierpi przemocy. Przepraszam, straciłem panowanie nad sobą. Nienawidzę przemocy, bo od dziecka mnie otaczała. Vendetta. Dla mojej rodziny tylko to było ważne. Moja żona przez to umarła. Vendetta. Przysiągłem sobie, że nigdy nie podniosę ręki na drugiego człowieka. Że nigdy nie będę walczył. Uciekłem z Włoch do Ameryki. Do San Francisco. Muszę się dostać do Nowego Jorku. Znaleźć tam spokojne miejsce. Dla mojego syna. Ma pan synów. Musi pan to rozumieć. Rozumiem. Muszę go stąd zabrać, zanim go stracę. Tak. Mój syn to genialny artysta. Musi grać. Nic nie może mu stanąć na przeszkodzie. Pracuję z tobą, ty jesteś moim szefem. To częściowo prawda. Ale czasem człowiek ma kilku szefów. I musi zdecydować, którego będzie słuchał. Twój tato też jest twoim szefem.
Chcę być mężczyzną takim jak ty, sam podejmować decyzje. Chcesz być mężczyzną? To przeproś ojca. Zastanów się nad tym. Tato, szybko! Nick! Jak to się stało? Nie wiem. Chyba koń go zrzucił. Zanieśmy go do domu. Nie dotykajcie go. Proszę się nie martwić, to tylko parę siniaków. Można do tego przywyknąć. Tak samo jak do przemocy, walki na pięści, rewolwerów. Tego uczysz mojego syna? Mario. Nie udawaj, że śpisz. Musimy porozmawiać. Głupio zrobiłeś. Mogłeś złamać rękę, zmiażdżyć sobie dłoń. Jak byś wtedy grał? Dla ciebie tylko to jest ważne, żebym grał. Ty jesteś dla mnie ważny. Twoje życie. Twoim życiem jest muzyka. Nie. To jest ważne dla ciebie. Jesteś genialnym muzykiem. Masz dar. Nie wolno ci go zmarnować. Musisz się uczyć. Nie. Chcę być taki jak Hoss. Jesteś jeszcze dzieckiem. Nie wiesz, czego chcesz. Będziesz mnie słuchał. Wyjedziemy stąd. Do Nowego Jorku, tak jak planowaliśmy. Nie zmarnujesz tego, co masz w duszy. Znalazłem go przy strumieniu. Chyba ma gorączkę. Natrę go terpentyną. Głos ma donośny. Nic mu nie będzie. Jak się czuje Mario? Dobrze. Chciałem porozmawiać z Nickiem, ale on obwinia mnie o to, co się stało. Tylko tak mówi. Ojcowie czasem przesadzają. Nick zauważył, że jego syn jest zapatrzony w coś, co mu się nie podoba. W co? W ciebie. We mnie? W to, co uosabiasz. Nie rozumiem.
Mario cię idealizuje. Wyobraża sobie, że taki powinien być jego ojciec. Nie chciałem, żeby tak myślał. Wiem. Nick chce odebrać pieniądze. Jak Mario wydobrzeje, wyjadą. Tak będzie najlepiej. Jadę z Adamem do miasta. Potrzebujesz czegoś? Nie, dziękuję. Już dobrze. Powinieneś być w łóżku. Mam tylko guza. Nie jesteś doktorem. Jesteś na mnie zły, bo chciałem złapać konia? Przepraszam. To nie wystarczy. Zrobiłeś coś, czego ci zabroniłem. Nie toleruję tego. Nie rozumiesz. To ty nie rozumiesz. Na ranczu, jeśli nie znasz się na robocie, wykonujesz tylko polecenia. Ale ty zrobiłeś wielkie głupstwo. Tak powiedział tato. I miał rację. Ma rację w wielu sprawach. Powinieneś jechać do Nowego Jorku i uczyć się muzyki. Chcę być rancherem jak ty. Już nie będę nieposłuszny, obiecuję. Przecież nie słuchasz taty. Skąd mam wiedzieć, że mnie będziesz posłuszny? Daj mi szansę. Dobrze. Chodź, pomóż mi. Będziesz poruszał miechem. A ty co będziesz robił? Nie zadawaj pytań. Do czego to służy? To żelazo do znaczenia bydła. Wypalę mu nasz znak. Tym? A czym? To nie będzie go bolało? Na ranczu nie tylko ujeżdżamy konie i oliwimy wozy. Czasem trzeba zastrzelić konia, jak złamie nogę. Trzeba jeździć po prerii w mrozie, takim, że myślisz, że odpadną ci palce. Znaczyć byki rozżarzonym żelazem. Ja go przytrzymam, a ty wypalisz mu znak u góry na nodze. Przyciśniesz mocno, żebym nie musiał po tobie poprawiać. Nie zwracaj uwagi na zapach. Chodź. Na co czekasz? Przypalaj. Znakujemy tak setki krów rocznie. Nad każdą będziesz tak płakał?
To moja wina. Pokazywałem ci tylko przyjemne zajęcia. Twój tato ma rację. Jeśli jesteś stworzony na ranchera, powinieneś nim zostać. Ale jeśli jesteś stworzony na muzyka, musisz grać. Dokąd to, człowieczku? Szukam syna. Zawsze go szukasz, niosąc walizki? Gdzie pieniądze? Nie dam wam pieniędzy. Może ci pomóc tylko Hoss, ale jego tu nie ma. Gdzie Forsa? Gdzie Forsa? Obszukaj go. Gdyby nie moja przysięga. Idź, powiedz tacie, że zmieniłeś zdanie. Papa! Papa! No, Mario! Papa! Złap go. Pamiętasz, co ci o nim mówiłem? Zostaw go. Hoss. Oni go biją. Mówiłeś, że twój tato jest tchórzem. Oni go zakatują. Radzi sobie całkiem nieźle. Wprawdzie jest ich dwóch. Stójcie. Dość tego. To moja walka. Schowaj broń. Nie zastrzelisz go dla paru dolarów. Dla niego pieniądze są najważniejsze? Nie chodzi o pieniądze, ale ty tego nie zrozumiesz. Macie ochotę na dalszą walkę? Służę uprzejmie. Zaprowadźmy go do domu. Nic mu nie będzie. Gdzie schowałeś pieniądze? Jeśli stąd nie wyjedziecie, będziemy musieli na stałe zatrudnić doktora. Dziękuję. To nie sztuka opatrzyć takie rany. Mam młodszego brata, wprawiłem się. Dziękuję, że się nie wtrąciłeś, że mogłem to załatwić sam. Każdy mężczyzna prowadzi własną walkę. Mario teraz to rozumie. Mam nadzieję. Dziękuję, kolego. Papa? Jak się czujesz, tato? Dobrze. Przepraszam. To ja powinienem cię przeprosić. Zbyt wiele od ciebie wymagałem. Byłem zbyt surowy. Zapomniałem, że jesteś jeszcze chłopcem.
Pojedziemy do Nowego Jorku i będę się uczył muzyki. Na pewno tego chcesz? Tak. Będę się uczył bardzo pilnie. Tato, gdzie są pieniądze? Masz je przy sobie. Zajrzyj do mojego buta. Do buta? Zdejmij mi but. Te głupki zamiast mnie okładać powinny zdjąć mi buty. Przestań. Co tu się dzieje? Było małe zamieszanie z Alem i Todem, ale Nick załatwił sprawę. I to jak? Nie zrobili ci krzywdy? Wszystko jest w porządku. Mario już nie chce zostać rancherem. Szkoła muzyczna w Nowym Jorku będzie miała genialnego ucznia. Tak jest. Umrzecie z głodu. Przygotuję kolację. Dasz radę? Oczywiście. Świetnie się czuję. Teraz naprawdę czuję się świetnie. Pomogę ci, tato. Cieszę się, że się dogadali. Jak to zrobiłeś? Wyobraziłem sobie, że jestem tobą i muszę dać nauczkę któremuś z nas. Dlaczego myśmy myśleli, że jesteś taki surowy? Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Ciunel.